Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Rozmawiamy z Magdaleną Wichrowską przed wylotem na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Chinach. Magda będzie reprezentowała Polskę w kategorii z limitem do 64 kg, ale jeszcze kilka tygodni temu rywalizowała o miejsce w kategorii lekkiej, razem z Karoliną Graczyk między innymi. Cieszymy się, że znowu Ciebie widzimy w rywalizacji międzynarodowej. Cieszymy się, że widzimy Cię z orzełkiem na piersi. Miałaś długą przerwę. Powiedz mi, co spowodowało, że tak długo nie było Ciebie tutaj na ringu. Miałam troszkę przerwy, około półtora roku. Spowodowane to było ciążą. Mam teraz akurat 10-miesięczną córeczkę i wróciłam po urodzeniu dziecka. Miałam 3 miesiące przerwy i wróciłam do boksu. Dla wielu sportsmenek urodzenie dziecka jest dodatkową taką motywacją do pracy, do osiągania sukcesów. Myślę, że w Twoim przypadku będzie również tak samo, ale te zgrupowania są dla Ciebie trudniejsze, gdyż jesteś razem ze swoim dzieckiem tutaj, prawda? Nie, może bym nie powiedziała, że trudniejsze. Przy dziecku to bardziej jest taka motywacja do wszystkiego, do działania, do trenowania. Przychodzi się do tego pokoju i widzi się dziecko. Gorzej, gdyby dziecko było w domu, na przykład zostało z moją mamą czy z mężem, to takie zamartwienie by było. A tu wiem, wszystko jest na miejscu, więc można trenować. Wracamy do boksu. Nie wszyscy kibice być może pamiętają, że Magdalena bardziej znana była pod nazwiskiem Panińskim Stelmach. Pod tym nazwiskiem odnosiła się do tej pory swoje wszystkie sukcesy. Boks nie jest pierwszą dyscypliną, którą uprawiasz. Wcześniej był kickboxing w klubie Fuchs Zabrze. Trenowałaś dosyć długo tą dyscyplinę z wynikami. Czy możesz nam powiedzieć, jakie były Twoje największe sukcesy i w jakiej formule? Największe moje wyniki były na Mistrzostwach Polski w lockingu. Pierwsze miejsce chyba 2 razy pod rząd, 2 lata. W full kontakcie również złote medale i to wszystko. I w 2008 roku zadebiutowałaś w reprezentacji Polski juniorek, pojechałaś na mistrzostwa, młodzieżowe mistrzostwa Europy do Bułgarii, do Jambolu i zdobyłaś tam złoty medal. Pamiętasz, jak wtedy się czułaś? Pamiętasz, jak zagrano Ci Mazurek Dąbrowskiego? Pewnie, że pamiętam, tego się nie da zapomnieć. Tak, tak, to były właśnie mistrzostwa Europy. Było cudownie. Tutaj razem z Tobą na zgrupowaniu jest m.in. Lidia Fidura, która również wówczas była w tej reprezentacji, również zdobyła złoty medal. Jesteście przyjaciółkami, tak? Cały czas macie ze sobą kontakt. No, jesteśmy koleżankami klubowymi. Mamy cały czas ze sobą kontakt na treningach, jak jesteśmy ze sobą w klubie. Blisko siebie też mieszkamy, także ten kontakt cały czas jest. Przed urodzeniem dziecka boksowałaś w kategorii do 66 kg. Później pojawiłaś się znowu w kategorii 60 kg. Wystąpiłaś nawet na Mistrzostwach Polski, przegrywając po bardzo wyrównanej walce z Karoliną Graczyk. Teraz wystąpisz w kategorii 64. To jest Twoja naturalna kategoria? Najlepiej się w niej czujesz, w tej limitem 64 kg? Wydaje mi się, że czy 60, czy 64, w obydwóch się bardzo dobrze w wagach czuję, więc nie robi mi to dużej różnicy. Zadebiutowałaś stosunkowo wcześnie w reprezentacji Polski jako seniorka. Podczas 2 meczów z reprezentacją Stanów Zjednoczonych inni złośliwi mówili, że nie była to reprezentacja USA, tylko to byli po prostu pięściarze, którzy przyjechali z Chicago. Boksowałaś tam z zawodniczką, która zdobyła złote rękawice Chicago, Golden Gloves, Christine Gebhardt. Pamiętasz te pojedynki? Oba zdecydowanie wygrałaś na punkty. Pamiętam te pojedynki, pamiętam. Wygrałam zdecydowanie, chociaż tam brakowało mi, się wydaje, kondycji, bardziej tej agresji w ringu. Również zaprezentowałaś się podczas galboksu zawodowego, prawda? Podczas którejś, już w tej chwili nie pamiętam niestety, możesz mnie ewentualnie poprawić, która to była, boksowałaś również jako przedwalka, przed galą, przed walkami zawodowców, prawda? Tak, nieraz boksowałam, czy w Strzelcach Opolskich, w Żorach mieliśmy też taką galę między sobą. Tak, dużo było takich gal właśnie przed walk, co boksowałam. Bardzo Ci brakowało boksu przez te półtorej roku. Wróciłaś z entuzjazmem na salę treningową. Odnajdujesz się tutaj. Widzisz braki, które treningowe, czy jakieś inne wynikające z tak długiej nieobecności na sali? No, mimo tego życia codziennego, to zawsze się myślało o tym boksie gdzieś, a może bym poszła, a jak jeszcze gdzieś koleżanki miały jakiś mecz bokserski, się widziało, że stoi w ringu, to a, też bym chciała zaboksować znowu. I myślało się cały czas o tym boksie. Czego możemy Ci życzyć w tych najbliższych miesiącach? Teraz start podczas Mistrzostw Świata, a później będziesz się przygotowywać do kolejnego cyklu olimpijskiego, do startu w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Jesteś bardzo młodą zawodniczką. Tak, myślę, że na każdego przyjdzie czas i kolej. Myślę, że życzyć mi jak najwięcej sukcesów.
takim razie życzymy Ci jak najwięcej sukcesów. Oby już tym pierwszym sukcesem był udany start w Chinach, a później mam nadzieję, że będziesz nam dostarczać cały czas powodów do satysfakcji, do radości, czego Ci życzymy w imieniu nas tutaj redakcji i czytelników. Dziękuję bardzo.